No. Wiadomo. Mariusz. Tak, instruktaż był na tyle dobry, że każdy może się nauczyć. Niezależnie od poziomu, jaki reprezentuje, nie ma problemu, żeby jazdę na jednym kole opanować. No już mu się udało raz poderwać, dobrze? Tak stroni od tego. Mało, dobrze. Ale musi podrywać. Musi mu dopomóc. Musisz sobie to tak wyćwiczyć, żeby go za każdym razem szarpnąć. Za każdym. Wiesz, żebyś nie myślał, że to wiesz, 2-3 razy zrobisz i już, to są godziny, nie? No. I wtedy jak go tam podrywasz, robisz sobie coś takiego, że wyczuwasz ten gaz, żeby trochę mu trochę dołożyć, więcej trochę. Im więcej trenujesz, tym więcej wiesz i on ci wyżej wtedy pójdzie i wtedy jak ci wyżej pójdzie, to dłużej pojedziesz. I wtedy gazem go jeszcze dokładasz tego gazu, tak? Tak pulsujesz delikatnie. Zdejmuję, no. A jak już czuję, że jestem za wysoko, lekko przymykam i noga opuszcza. No pamiętaj, że jak gaz odpuścisz, to zawsze on spadnie na dół, nie? Tak jest. No. Czyli nauka nie idzie w las. No właśnie, wolno, bo wtedy miał za szybko. Ale trochę niech się toczy. Dobrze, dobrze. Tamto, co na początku robiłeś, to jednak było za szybko. Ty musisz to wolniej, ale żeby się lekko toczył. I obroty, żeby nie były za wysokie i wtedy go podrywasz, gaz. No. I już ci to... Nie trzymać. No, ale wiesz co, no trzymać, ale takie wiesz, no nie za duże, nie? Na początek, żebyś to sobie to wyczuł, nie? No. No bo ty chcesz dłużej pojechać. Jak tu dasz na początku... Przy tej jeździe wolnej masz mało gazu, no. To potem przy poderwaniu masz go więcej tutaj, nie? Jak go nie... Tak, zapracujesz sobie na dłuższą jazdę, jak nie zapracujesz balansem, żeby tam zmagazynować u góry, no to musi ci starczyć na razie to, co jest, nie? No. Ale już lepiej, widzisz? A czy wiesz co, mi ogólnie to idzie trochę lepiej. Tylko nie wiem, czy strach przez asfaltem muszę po prostu się rozjeździć jakby. I to zawsze tak jest. Na każdym treningu ten początek mam taki zawsze trudny, no to, a później już jest lepiej. To ja lepiej, też mam lepiej. To do dzisiaj. I to tak musi być. A potem jak sobie to potrenujesz, to ci powiem, jak zmieniać z tej jedynki na tą dwójkę. No właśnie. To jest też istotne, nie? No. Póki masz, że tak powiem, takiego jeszcze stracha, to nie spalisz na panewce, nie? No bo po prostu sobie od tej jedynki nie za wysoko podniesiesz i będziesz próbował sobie zapiąć dwójkę. Tylko wtedy nie możesz mieć obrotów, nie? No dobra, no to ja cię jeszcze tu podpuszczę. No, Mariusz robi podobnie jak Daniel, jak zaczynał. Ale to nic, Danielowi już idzie lepiej. To pamiętajcie, to naprawdę są godziny trenowania. To nie jest tak, że to przychodzi od razu. Coraz lepiej mu idzie, tylko że nie trafia w drogę, ale to nic. Dobrze. I staraj się go jak gdyby nie ciągnąć, bo jak ty go ciągniesz, to kierownica ci idzie, nie? No. Staraj się ręce mieć takie wyluzowane. Aha. Nie, że ty taki sztywny jesteś. No. I tu dużo ci da też właśnie ten... A spróbuj go, jak go podrywasz, przyciągnąć do siebie, to wtedy on ci wyżej pójdzie. Aha. No spróbuję. Nie wiem, czy to jest, wiesz, takie od ręki możliwe, nie? Bo no. Wypracować. No. Ale widzisz, na początki już są, no. To wiem. No. A o tym strachu przed każdym treningiem, no to jest bardzo dobre. Jak ktoś się boi, to jest bardzo dobrze. Zaraz go namówię, żeby z trójki spróbował. Mi się wydaje, że przełomowy moment to będzie, jak ty teraz trójkę wbijesz. No. Będziesz trochę szybciej jechał, ale wolno.
Znaczy tak, wiesz, na takim jałowym biegu i na tej trójce mu po prostu spróbować trochę więcej gazu i go podbić. Ja zobaczę, jak to wychodzi. Dobra, bo... A mówił, że mu z trójki nie idzie. O jeny. No widzisz, kurwa, już zadowolony jest Mariusz. Oj, trenuj, trenuj. Z trójki mu nie idzie. To dobrze, dobrze, ale niech ta jazda będzie. Nie z miejsca. Niech jedzie, jedzie, jedzie i podrywaj. Tocz się i poderwij go. Ale musi być jazda, nie może być prawie z miejsca. Jak chcesz dłużej pojechać, Mariusz, będziesz na pewno vloga oglądał. Poczekaj. Słuchaj. Ty masz trójkę, tak? No. No, to musisz... I próbowałem od razu, wiesz... Ale masz trójkę teraz, tak? Teraz mam trójkę. No to dobrze, to zostań na tej trójce, no. Tylko jak jedziesz, to tocz się. Niech ten motocykl się toczy tam no. 120 na godzinę chociaż, z 15. No. To wtedy pojedziesz długo. Tam, w tamtą stronę, jak jechałeś, no. To zrobiłeś tak i pojechałeś dłużej. No, no. Na tej trójce. A ty mówiłeś, że na trójce ci nie idzie. Nie, no, ale teraz, wiesz, startowałem z dwójki. I wkleszyłem trójkę, nie? Aha, to nie, to rób z trójki. Z trójki od razu. No, no, no. Tak. Musi trochę się wyluzować, bo jak będzie ciągnął tą kierownicę, to motocykl będzie mu skręcał. Muszę mu to powiedzieć. Musisz się trochę wyluzować, bo jak ty ciągniesz kierownicę, to ją skręcasz, wiesz? I on ci tak jakoś się nie stabilizuje, nie? Dobrze, kurde, dobrze, ale trochę gazu, szybciej musisz jechać. O, tak, dobrze, dobrze, tak, jedź. O, tak ma być. Musi, jeszcze za wolno. Musi być to toczenie. Trochę za późno. Widzę, że jak ma jedzie wolno Mariusz i go poderwie, to te ręce mu ciągną tą kierownicę, krzywią ją i... Ale to tak jest, no. Zwyczajenia... No, nie, nie, musisz... Szybciej, szybciej! Musisz jechać szybciej, tak jak teraz w tą stronę jechałeś. No, no. I musisz... Tak. I musisz, no bo wtedy już nie masz tego efektu, że ty ciągniesz, nie? Ma, nie? Powiedzmy, no, jeżdżenia no we tak, wszystkich kierunkach, wężykiem. Nie? No po prostu jest taki stabilny i ci jedzie tak. Prosto. I jeszcze jedna rzecz, co musisz zwrócić uwagę, no bo ty teraz robisz to tylko dodając gazu, tak? No. Jak już go podniesiesz. Spróbuj go, jak masz trochę wyżej, tak no. Odpuścić i trochę populsować, ale naprawdę to jest ruch manetki delikatny. No, no. Popróbuj sobie teraz parę razy tak, jak ty to robisz, bo no. Widzę, że ty się nauczyłeś, że masz ten gaz odkręcony, że go przeciągasz. Nie, nie, to już na końcu trzymam, żeby jeszcze jak najwięcej wyciągnąć. No, no bo nie masz tego pionu, co na potrzeba. Początku, powiedzmy, jadę tak, 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 a już jak już czuję, że już tracę no, moc i spadam ale tą, tu, to już wtedy tak, odkręcam do końca. Ale nie? Tą wysokość koła, no, podniesienie jest małe, nie? Za małe. Jest za małe, żeby... Tylko żeby go wyżej podnieść, to no. Musisz szybciej jechać. No, no. Szybciej. Szybciej. No i co, z trójki idzie? No właśnie teraz tak próbowałem właśnie z tej dwójki. Tu widziałeś mi, dwa razy nie udało mi się podnieść, no. Bo no nie A wiem, czemu z trójki nie chcesz? No właśnie, nie wiem, chcesz spróbować z trójki? No, wiesz, no ja nie znam motocykla, tak no. nie za bardzo lubię, no. Bo bym musiał znowu sobie, wiesz, tam... Ja wiem, jak to jest, przejście no. Z Supermoto, z KTM-a tak, na tego, tak. Nie? Tu już mam, wiesz, na tyle Opanowane. Wyćwiczone, że wiesz, zamykam oczy no, i jadę, no. Nie? Ale weź tą trójkę i jedź szybciej. Szybciej i trójkę. I wtedy więcej gazu, podbijasz go i masz no, motocykl no. Stabilny, gotowy normalnie do podnoszenia. No, no. No to jest 450, no, no, no nie ma no, bata. Musi, nie? No. Próbuj, próbuj. Trójka, musi być trójka. Teraz. O, 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 o.
To już było dobre. Pędzaj się i zaraz. Podnoś. A widzę, bo boi się tego. Już mu fajnie tak zaczął iść. Wystarczyło go trochę jeszcze podbić, ustabilizować i jazda. Więcej gazu. No. Więcej gazu, podrywasz go właśnie na trójce, trzeba właśnie na tych wyższych biegach musisz poderwać. Aha. Bo wiadomo, niski, jedynka, dwójka i wtedy się nauczysz tego podrywania. No. Czyli musisz trenować, jak pojedziesz do domu kiedykolwiek, trójki musisz, trójka, nie ma bata. Szybciej. No, ja mojego z piątki podrywam, no, no. A KTM-a z czwórki podrywam. No, no. Ale musisz się nauczyć tego podrywania, wtedy ci pójdzie łatwo, bo wtedy jak z jedynki startujesz, czy z dwójki, nie dajesz tyle gazu, nie wypieprzysz się, nie? Przy niskich biegach, a przy wysokich sobie pojedziesz. No, no. No musisz to trenować i to jest tylko ten jeden kłopot, nie? Żeby go po prostu podrywać, no, nie? A tu już parę ładnych takich było, ci powiem, ale się boisz tego podbicia wysokiego, boję, nie? Boję się podbicia wysokiego. A nie masz wysokiego w ogóle. Nie ma. Nie ma nic. A wiesz, wrażenie jest takie, jakby było bardzo no wysokie, właśnie, nie? I dlatego trzeba godzinami trenować to, żeby przyzwyczajać się do tej pozycji, nie? No, no, no. Ja w tej chwili jeszcze go ciągnę bardziej, jeszcze do tyłu, nie wiem ile tam się no. da, ale przy wyższych prędkościach, ale nie? Ale to czujesz, powiedzmy, ile jeszcze masz, powiedzmy, zapasu, żeby... Zapasu nie... to jest zawsze od ciula. Tak? No bo dopóki ty nie zsuniesz się z siedzenia, no. to motocykl nie przeleci do tyłu. Nie przeleci do nie, tyłu? Nie, mówisz? No jeżeli już jesteś na gumie i lecisz, no. No. to nie, no chyba, że ewentualnie, nie wiem, wiatr jakiś przyjdzie, coś tak? cię, no, że... Ten, no bo na wiatr to trzeba no, uważać przy tych wysokich. No mi się tam przy tych prędkościach wyższych. Podczas treningu zdarzyło się, powiedzmy, zsunąć, nie? Że po prostu już było bardzo wysoko i dupa mnie po prostu ściągnęła no, no. do dołu, a nie byłem w stanie się utrzymać. No a słuchaj, a teraz wiesz co, ja ci przytrzymam motor i ci pokażę, powiem ci, jaka pozycja powinna być przy no. podrywaniu na stojąco. Ja ci go trzymam, no. tak? Ty ustań. Stoisz dobrze? No. Dobrze stoisz. No to nogi do tyłu. No. No, tak, jeszcze. Pozycja cała, wszystko do tyłu, wyprostowane no. o coś takiego, nie? No. Noga ale na hamulcu. Na podbiciach? Nie, tu normalnie masz, no normalnie stopę jak przy jeździe normalnej. No. Tu stopę kładziesz na hamulec, delikatnie, żebyś, no. wiesz, w razie czego, nie? No. Sobie złapał, na początek to jest, nie? No, no. I teraz tak, jadąc, przypuśćmy, na dwójce, trenuj no. sobie z dwójki. Robisz z nóg kompresję, zrób no. kompresję teraz z nóg. Tak jak potrafisz mocno. Ale z nóg, dobra. Ale nawet no. nie ciągnij kierownicy rękoma. No. Nie ciągniesz aha, rękoma. Czyli tylko nogami. Robisz kompresję z nóg. Zrób. No mocno. To... No, ale wiesz. Ja, wiesz co ci powiem, jak tak zaczniesz trenować no. tą kompresję, no. to po 15 minutach to padniesz, nie? Nogi muszą być mocne i musisz go mocno wbić no. i wtedy tylko dodajesz gazu. No, no. Rozumiesz? No, i go ciągniesz na nogach, właśnie na nogach go ciągniesz, aha. nie? Tak. No, i teraz, dobra, już... Ale trzeba... Trenuj, tak, trenuj, tylko trójka i bez żadnej dwójki, cały czas trzy. No i co, jak pojechał? Szybciej, szybciej. Szybciej, szybciej. Musisz szybciej jechać. I podrywać. Szkoda, że ja nie miałem nauczyciela. Szybciej, szybciej i pa. O właśnie. To szybciej i pa. Jeszcze szybciej. Z doświadczenia mojego, ja tak przynajmniej wiem, że jeżeli mamy ten wyższy bieg, jest to bezpieczniejsze, bo wtedy motocykl idzie szybciej, nie będzie nam na boki jakieś tam zjeżdżał i tak jest się najlepiej nauczyć. A potem sobie można przejść na niższe biegi, no chyba, że ktoś po prostu ma inny motocykl i nie może, musi opierać się na tej jedynce,
lub ewentualnie dwójka i dobrze się go podrywać. Za wolno. O, zaraz muszę mu wytłumaczyć. Ja wiem, że już zmęczony jesteś, nie? Bo to podrywanie to odpocznij sobie i skup się na tym poderwaniu i więcej gazu. Więcej gazu. I wtedy jedziesz, tylko musisz trochę szybciej jechać. I muszę szybciej i zdecydowanie jechać. No i wtedy, wiesz, bo... Jestem przyzwyczajony do tego, że zawsze jeździłem tak 15 na godzinę, a tu powinienem mieć 25, no, no, 23, bo wtedy on jest stabilny i ci dalej pojedzie i ty więcej sobie wyczujesz ten gaz, ten wiesz, chociaż balansowanie gazem, nie? No, no. Nie ciałem, bo wiadomo, że nie masz tego... Muszę przećwiczyć u siebie cały tydzień i przyjechać następnym razem w sobotę. A jak już ci to podrywanie będzie wychodziło z trójki, to już se wracaj do dwójki i po prostu już w domu dwójka i potem zapinaj trójkę, żebyś dalej pojechał. No z tym to będzie, kurczę, chyba dłuższy... Ale mówiłeś, że umiesz przepinać biegi. Nie, no właśnie nie umiem przełączyć w czasie jazdy, nie, że... Aha, no to słuchaj, to ja ci tak... Ale teraz, wiesz, ten sposób jest super, nie, że nogę podkładasz sobie od razu po biegi. No, jak masz, tak, i to już masz... Unosisz kawałek, tak. Pa! I masz teraz podstawy do tego, do nauki zmiany biegów. No. Bo teraz tak, sobie zaczniesz od dwójki, bo to jest tam najbezpieczniejsze, jeżeli ta trójka, albo nawet od trójki ja bym ci proponował zacząć przemieniać te biegi. Nawet jak nie pojedziesz na tej czwórce, to po prostu już będziesz wiedział, jak to się odbywa. A ty przepinasz, powiedzmy, o dwa biegi do góry, czy tylko też, jeden? Też. A, też. No. Mi się udało przepiąć z trójki do szóstki, nie? Aha. Z dwójki do szóstki. No i ta strata, powiedzmy, na ten czas. Tak. Na... Ale jest jedna zasada przy zmianie biegu. No. Musisz się tego uczyć. Ja taki tam program zrobiłem, że ten motocykl podbijasz, na, że tak powiem, nie masz gazu, nie? No. Tylko ten strzał, odpuszczasz gaz i wtedy przerzucasz. Czasami się tobie uda, że tak powiem, w tej pozycji przerzucić, że gdzie jest koło, a czasami i w tej. Aha. Nie? No. Tylko w tej... Pokażę, jak powinna dokładnie wyglądać noga na podnóżku, usiąc się na gumie i chcąc długo pojechać. Weź tutaj od spodu. Jak najbardziej korek tutaj musi być na tym. Tu mamy dźwignię. I teraz tak, przy dużym odchyle na wyprostowanych palcach po prostu sobie trzymamy cały czas, aż tarcza, no widzisz, ta tarcza jak wygląda, nie? Jest cały czas od hamowania. W czasie jazdy na gumie też ja hamuję. Przy długich przelotach, nie? I tak to musi być wyćwiczone. Mało tego, to ci pomaga, że lepiej się trzymasz na siedzisku, jak masz czas, tak nogę. Jak będziesz miał tak, to jest źle. Ta noga ci spadnie. Ta noga spadnie, jak masz duży pion. Ona musi być tu. No i oczywiście przylegająca do motocykla. Do motocykla. Jeżeli te stopy są dobrze ułożone, tak masz te stopy, tak trenuj. Nawet jak nie masz dużego pionu, trenuj na takim ułożeniu stóp. Stopę na podnóżku, tam na tym drugim zmiany biegów, to już wiesz, jak to trzymać. Ale cały czas trzeba to robić, żeby być pewnym, że jest wszystko ok. I ta noga też ci pomaga się trzymać na tym i wtedy, jak masz tak nogę, możesz odchylać sobie przy skręcaniu. I tu masz stabilne. Mi przy dużym pionie czasami przy tej pozycji potrafi zjechać trochę, nie? Mhm. I muszę ją sobie po prostu poprawiać, nie? A to się później przydaje, że sobie po prostu delikatnie dohamowujesz. Nie robisz tego ruchu takiego. O to tu chodzi. Tak nogę trzeba trzymać. Tak trzeba się uczyć. Jak ktoś ma lepszy patent, to niech przekaże. Ale ja mam taki patent i on się sprawdza. Pokażmy jeszcze tą stronę, żeby wszyscy widzieli. Ta strona też mam głęboko, praktycznie tak, też korek jest na podnóżku, o, i to po prostu mi cały czas, ta noga mi się trzyma i też mogę ruchy wykonywać, jak potrzebuję skręcić w drugą stronę, nie? A tu cały czas noga się trzyma i od razu mam przygotowaną do zmiany biegów, jeżeli trafię w luz na gazie. I tak to po prostu trenuję. Trzeba zacząć od ułożenia stóp, bo bez tego to będzie słabo. Po prostu to jest taka podstawa, że jak już zaczynacie łapać te piony, żebyście się nie zsunęli z siedzenia. Taka porada.
Ja zauważyłem na początku, kiedy zaczynałem się uczyć, jedną prawidłowość, że w momencie, kiedy strzeli się ze sprzęgła, doda się gazu, prostuje się ręce, ale jak się wchodzi do góry, człowiek automatycznie przykleja się do motocykla, jakby. Czyli powiedzmy ten balans idzie bardziej na przednie koło, a powinien iść raczej do tyłu. No, trzeba walczyć ze strachem, żeby w pewnym momencie załapać. A ja we vlogu właśnie tłumaczyłem, że taki moment może być, że jeżeli już będziecie strzelać, będzie ta pozycja wasza różnie wyglądać, będziecie się kleić do tego motocykla, to właśnie o to mi chodziło, ale to spokojnie, z którymś tam treningiem to przestaniecie już robić i będzie naprawdę dobrze, ale to trochę musi potrwać, nie? No. Tak jest. Taka ciekawostka. Się skręcało. Aha. I musisz tą prędkość mieć najazdową w miarę, on musi się toczyć, bo z miejsca na stojąco, no to on ci będzie znowu tak, jak ty teraz tańczył. To robiłeś przy, tak, będzie ci tańczył, nie? No to co? No to lecisz na trójce. O, już! No już pociągnął. Chłopak na pomarańczy pociągnął. No coraz lepiej. Przestanie się bać, go wyżej podnosić i będzie śmigał. Teraz za słabo i gazuj. Nie słuchać tych, którzy jeżdżą już po kilka lat, bo oni instrukcje dają w następujący sposób. Dużo gazu, sprzęgło od razu i wyrwać lekko do góry. I to się kończy instrukcja. A to jest za mało, nie jest tyle szczegółów, które trzeba oprócz tego opanować, żeby porządnie jeździć. Jest wiele elementów składowych, które trzeba zgrać w jednym miejscu i jeszcze mieć to praktycznie we krwi, bo to się nie da tak, że powiedzmy sobie ustawić okres czasowy i w pierwszej sekundzie robię to, w drugiej to, w trzeciej to, w czwartej to, nie. On musi być tak już... Musi być automatyzm. No, tak jest. Tak jak nie myśleć o tym, nie? Nie myśleć. Zrobić ruch taki, jak powinno być i musi grać. No. Czyli super, cieszę się, że pomogłem. Rewelacja.